Witajcie kochani, dziś chciałam Wam pokazać, jak przyciąć róże i później po przycięciu, co najważniejsze zrobić, ja je wszystkie będę nawozić. Ja w tym roku nawoziłam, na początku wiosny nawoziłam wieloskładnikowym nawozem, a teraz będę nawozić obornikiem. Pamiętajcie, że obornik rozsypać wokół. Starać się, żeby nigdzie po liściach nie spadnął ten obornik, bo ja kiedyś sobie tak spaliłam i róże spaliłam, i liliowce, więc wiem, że oborniki są różne i można sobie zaszkodzić. Na pewno nie wolno takiego świeżego obornika dać do dołka, bo wtedy można spalić korzenie. Więc na to sobie zwróćcie uwagę i po prostu ja teraz w lipcu już to będzie to ostatnie nawożenie. W zeszłym roku jeszcze robiłam w lipcu, że podlewałam gnojówką z pokrzyw. W tym roku już nie mam gnojówki z pokrzyw, więc będę po prostu tym obornikiem. Garść obornika będę tutaj stosować do nawożenia tych róż. Po nawożeniu wszystkich róż ja sobie później podlewam. Akurat u mnie zapowiadają opady, więc myślę, że nawet nie będę musiała tutaj nic podlewać, ale jeśli u Was nie zapowiadają, to sobie je po prostu podlejcie. A tutaj Wam jeszcze pokażę, jak czosnek główkowaty. Pięknie pszczoły tutaj przyciąga. Super. Jak w szybki sposób przycinam róże okrypowe. I ja część zostawiam, a część po prostu przytnę. Bo tutaj, gdzie jeszcze kwitną, to jeszcze zostaną. A to, co po prostu jest suche, to troszkę przytnę. Tu jeszcze. Ja sobie zawsze daję włókninę, jak przycinam. Zaniosę na kompost. Tutaj jest róża wielokwiatowa i ona ma dorastać do 150 cm. Ponieważ to jest młodziutka róża, bo ja ją w tym roku kupiłam, tu w tym roku była wsadzona, to ja sobie wszystkie róże, które kupuję, czyli jeżeli mam róże roczne, to dla mnie to są młode róże, więc ja zawsze przycinam nisko, żeby one w tym pierwszych dwóch latach, żeby ładnie się rozkrzewiły. Dlatego mi zależy na tym, żeby taka róża się rozkrzewiła bardzo ładnie i ścinam ją niziutko. Wiecie, bardzo dużo osób zwraca uwagę na to, żeby tam było 5 liści. Powiem Wam szczerze, ja staram się zwracać uwagę na to, ale raczej po prostu lecę, żeby było nisko ścięte. I tak wygląda przycięta różyczka, która ona ma po prostu za zadanie w tym roku się rozkrzewić. Dlatego ja, jeżeli kupuję róże młodziutkie w tym roku sadzone, w zeszłym roku sadzone, to przycinam je nisko, po kwitnieniu. A później oczywiście ja sobie, jak już będą coraz to wyższe, już będą coraz to starsze, to już będę je ciąć wyżej. Ale na razie zależy mi na tym, żeby ta róża się rozkrzewiła. Tutaj jest róża szafir i częściowo była już przycinana. A teraz po prostu resztę, która już tam poprzekwitała, ja ją przycinam, bo to jest róża. Ona tak dorasta do 1,20 m maksymalnie.
Więc ja staram się przycinać tu jeszcze kilka pączków. Więc staram się przycinać takie róże, bo to już jest starsza róża, ona tu już ma 4 lata. Przycinam takie starsze róże już wyżej, więc ona tutaj jest poprzycinana gdzieś na jakieś pół metra, myślę. A tutaj to też wytnę. Zawsze staram się, jeżeli przycinam róże, to staram się, że jeżeli tutaj jest liść, to żeby w tym miejscu uciąć, żeby nie zbyt blisko tego liścia. Staram się właśnie, żeby był jednak ten odstęp, taki centymetry co najmniej. Pół centymetra, może być centymetr. Żeby nie było zbyt blisko tego pąka tutaj, bo z tego później tutaj liście wychodzą, więc raczej staram się, żeby było ten centymetr obcięty. No. I to jest róża szafir. Myślę na 99%, że to jest ona i ja Wam ją polecam. Ja mam ją w dwóch miejscach. Ona tutaj kwitła jako pierwsza, ale tutaj zaraz zobaczycie sobie drugą różę. I tutaj, i widzicie, na tym przykładzie to jest ta sama róża. Ona mi kwitła troszkę później. I po prostu ja sobie podchodzę sekatorem i sobie obcinam przekwitnięte pączki, tak żeby, wiecie, żeby ona nie szpeciła. Jeszcze dosyć długo będzie kwitnąć. Tutaj jest róża rabatowa i ja sobie ją przycinam na tak gdzieś, myślę, 30 cm. Po prostu przycinam te przekwitnięte. W ten sposób. Tu jeszcze kwitnie, więc tylko to, co jest jakiś przekwitnięty kwiat, ale tak to na około 30 cm. Rabatówki staram się niżej, tak żeby one później fajnie takie zwarte były, a takie te wielkokwiatowe troszkę wyżej, czyli na jakieś pół metra. Jeśli chodzi o róże ukorzeniane, to ja zawsze czekam po prostu cały rok. Czy to były jesienią wkładane róże, czy wiosną, po prostu czekam cały rok i później na jesień lub na wiosnę sobie je przesadzam na już takie stanowisko docelowe. Ja nigdy nie podpisuję róż, która to jest po prostu w ogrodzie. Wiadomo, że to nie ukorzeni się na 100%. Ja Wam to pokazywałam, jak ukorzeniać róże, ale wiadomo, że nie każdemu ukorzenią się te róże, bo to zależy od różnych czynników, przede wszystkim od wilgotności. Wiem, że nie w każdym miejscu mi się ukorzenią. I ja po prostu czekam, aż ta róża się kwitnie. Ja wtedy wiem, co to jest za róża. I wtedy już na docelowe miejsce ją sobie sadzę. Pamiętajcie, że takich róż nie wolno sprzedawać. To musicie wiedzieć, żebyście gdzieś tam komuś nie sprzedawali takich róż, które ukorzenicie we własnym ogrodzie. Za dziś dziękuję i do następnego razu.